zarządzanie miastem nie polega na braniu kredytów na inwestycje nieprzynoszące korzyści. Zarządzanie miastem to dbałość o mieszkańców potrzebujących pomocy. To budowa żłobków i szkół. To mieszkania dla młodych. Suwałki to moje rodzinne miasto. Bardzo zależy mi, by zmieniły się na lepsze. Wybór na prezydenta, kandydata Prawa i Sprawiedliwości gwarantuje Państwu udział w dobrej zmianie. Podczas czwartkowej wizyty Beaty Szydło w Suwałkach sala wręcz trzeszczała w szwach. Na scenie auli w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach obok Beaty Szydło zasiedli minister Jarosław Zieliński oraz szereg kandydatów do samorządów. Wśród nich między innymi Grzegorz Mackiewicz, ubiegający się o fotel prezydenta Suwałk, Romuald Łączkowski, kandydat otwierający listę Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz liczne grono kandydatów do samorządu powiatu suwalskiego i 8 gmin wchodzących w jego skład. Dziękuję, że mogę z Państwem się dzisiaj spotkać, a Państwu chcę podziękować, że znaleźliście czas, żeby spotkać się z nami, porozmawiać o przyszłości Suwałk, o tym, co dla Suwałk jest najważniejsze, ale żeby też móc porozmawiać o tym wydarzeniu, które będzie już za kilka dni, a które będzie miało wielkie znaczenie dla przyszłości Suwałk, powiatu suwalskiego, województwa podlaskiego i całej naszej ojczyzny. To są oczywiście wybory samorządowe. W swoim wystąpieniu Beata Szydło szczególny nacisk położyła na zachęcaniu zebranych do udziału w wyborach samorządowych. Podsumowała dotychczasową działalność rządu, wskazując jednocześnie, że przyszła pora na rozwój Polski lokalnej. I teraz czas na samorząd. Teraz czas na to, żeby ta dobra zmiana toczyła się w całej Polsce, w różnych miejscach. My powiedzieliśmy jasno w 2015 roku, każdy ma szansę na rozwój. Każde miasto, miasteczko, nawet najmniejsza miejscowość. Bez względu na to, gdzie żyjemy, co robimy, czym się zajmujemy, mamy mieć szansę na dobre życie w tych miejscach, w którym się urodziliśmy i chcemy żyć. Nie zgadzamy się na to, żeby wyludniała się Polska na ścianie wschodniej. Nie zgadzamy się na zwijanie Polski powiatowej, mówiła do zebranych. To zwijanie Polski powiatowej, którą nasi politycy postawili jako sztandar swoich rządów, to była likwidacja właściwie wszystkiego w tych mniejszych miejscowościach. Począwszy od posterunków policji, poprzez pocztę, a skończywszy na możliwościach dojazdu do większych ośrodków. Beata Szydło wskazała, że rząd zamierza postawić na zrównoważony rozwój. My dzisiaj stawiamy na zrównoważony rozwój. To znaczy chcemy, żeby każdy miał możliwość rozwoju. I teraz właśnie czas na ten czas nadchodzi. Bo tak się stanie. Bo te nasze małe miasta, miasteczka, te nasze powiaty będą się rozwijały, jeżeli będą korzystać z tych projektów, z tych programów, które przygotował rząd. Tak jak Fundusz Dróg Samorządowych, tak jak program Czyste Powietrze, tak jak program Mieszkanie Plus, czy program Dostępność i wiele, wiele innych. Dodała również. Ja czasami spotykam się z takimi głosami w różnych stronach Polski, kiedy na spotkaniach ludzie mówią, myśmy nie wiedzieli, że można skorzystać z dotacji na przykład na otwarcie nowego żłobka, przedszkola, czy skorzystać z programu, dzięki któremu można otworzyć klub dla seniora. Nie wiedzieliśmy o tym, bo u nas w gminie nikt się tym nie interesował. Nikt się nie postarał, żeby taki projekt, taki program, pieniądze, bo przecież to są środki finansowe, które są przeznaczane na te projekty i one trafiają do samorządów, żeby do nas trafiły. Ale są i też takie głosy, no nasz wójt to mówi, że nie będzie korzystał z tych programów, bo to jest rząd PiS-u, a on od PiS-u nic nie chce. To ja zawsze stawiam takie pytanie, to na kogo ten pan wójt się obraża? Komu on szkodzi? Prawo i Sprawiedliwości? Swoim mieszkańcom szkodzi.